Ostatnio mniej gram, ale może uda mi się nadrobić. Idziemy tu. Łączymy. A, jako widoczny wchodzimy. Łączymy się. Mieszamy kawusie. Nie mamy znajomych. Gramy casual do pierwszego wolnego miejsca. Piszemy hi jako kulturalny jegomość. I powiemy dwa trefle. Dwa trefle powiemy. Siekiery nie idzie. I pytanie zachodzi, a kto piki ma? A kto w tej sytuacji piki ma? W karo nie wistujemy, wistujemy w trefla na skrót. Czwartą najlepszą. Z kim tu gramy? SMA. Otcher, Marra z Ukrainy, Marra, Cemor, Oktaj, Nowicjusz wziął, odwróci w trefelka. I mój powinien jeszcze damkę mieć. O, mają, to co on tak trzy, a bo to 9 kierów mają. Zostało 12 kierów, skrzętnie je liczymy. Przebił od długości, więc lewy nie zyskał. Zyskuje się lewy, jak się przebija od krótkości. I kawusie małymi łykami pijemy. Ten lewy bierzemy. No i puścimy pika. Może mój ma damkę. Może mieć, bo tych figur jeszcze za dużo nie pokazał. Pokazał 6 w treflach. Nie wiem, czy zauważyliście też, że dziewiątka karo jest dobra. Prawdopodobnie ten już nie ma karmu i mógłbym dać mu przebitkę. Ma damę. Kierów 11. Puszczamy. Mój nadbije, zrobi mu surpryzę. Zrobi mu surpryzę i nadbije. Ma waleta. Króla miał i w pika, i pięknie zagrał. I pięknie zagrał. I karko trzymam. Na próżno, ale to. Resztę już bierze. Chociaż będzie. O! Bij waletem, a nie ma waleta mój. Bez raz. No grali chłopaki za dużo w te kiery, albo źle grali. Zaraz zobaczymy. 0-3 wygraliśmy. O, w ogóle nie mam karty. Ten kier nie powinien wziąć. Cemor to jest to samo. Oktaj to samo. No, już nam się dwie kierowe, dwie karowe, dwie treflowe to 4 i tę przebitkę kiera wzięliśmy nadprogramowo. Anprech. Coś nowego. Andrea German. Andrea to chyba pani. Guten Morgen. Wiem, jak się mówi w języku naszych braci zza Odry. Wyrżnęli waletów, nas nie zdążyli. A kto ma piki? No daj kantelkę. No nie można pójść takie dwa karo. No chyba, że masz dużo kierów. Masz dużo kierów. No trudno, trzymaj. Ha, tu są piki. Ukrył piki, powinien najpierw zgłosić pika, a potem dwa kiery powinna ona, bo wtedy zawsze partner może z kierów przenieść na piki. Przy 5-5 zgłaszamy kolor starszy w pierwszym okrążeniu, a w drugim młodszy.
A nóż mój ma króla kier i asa karo. O. 12 karów zostało. Trefla będzie przybijał. Nie, nie będzie przybijał. Co wyrzuca? Kiera, no pewnie piki będzie brał. Trefla będzie przebijał. Tu mój może już na... Co, nie przebił? Nie, nie, nie możesz cofnąć, bo nie jesteś analfabetą. Trzeba patrzeć, co się dokłada. Tym bardziej, że kier jest z drugiej strony, że karo było zupełnie z drugiej strony. No jeszcze dawaj, jeszcze raz kiera. Nie jesteś graczem specjalnej troski, bo to nie była pomyłka, tylko zobaczył, myślałeś, że bierzesz. Oj, trzeba było pika wyrzucić, a trefla zostawić. W tym krytykowaniu się zaperzyłem. Nie, ale mój wziął swoje. Wygraliśmy 0-2. Wzięliśmy więcej lew niż nam się należało. Znowu mam beznadziejną kartę. Braliśmy pika, nie. Braliśmy karo. Asa, trefl. Trzy lewy braliśmy, a wzięliśmy 5. To jest do 10, to jest do 7, do 6. Kiery czy piki? Niech będzie 4 piki. Może zagra na odwróconą rękę. Nie, kolego, nie będziesz nam kradł rozdania. No właśnie. Lepiej w piki. Chociaż na jednego pika wyrzuci trefla, bardzo ładnie zawistował, tak. No lepiej było w piki grać. Pikiem, szybko, pikiem do waleta. Nie, nie może. O, jak w cyrku. Ale to niedobra wiadomość, bo spadło 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trzeba mu zabrać. Aha, zabiera wszystkie, dobra. 8, 10, no zabiera, zabierz mu i graj w piki, zabierz mu. Tak. I zabierz mu tego, chociaż można grać i przez piki. A nie, bo to jest niebiorący kier, to nie. No i teraz pik, 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 pik. Piki można było wygrać, można było na dwa kiery wyrzucić dwa trefle. Brało się 5 pikowych, 5 kierowych to 10, a z tref to 11. I przebitka kara 12. W piki był szlemik. Chciał nam ukraść rozdanie, no wpadłby. Ciekawe, bez ilu by wpadł z kontr, bo my zarabiamy tylko
680, 650. 5 i 3. Znowu nie mam nic do powiedzenia. Cztery piki plus jeden, a na kara ile by wpadł? No dałby kiera, jakbyśmy mu trafili. Pika. Trefla. 10 lew bronu. Prawidłowo licytował chłopak. W zasadzie powinienem spasować na to. Bez atu nie jest szczęśliwą, bo nie trzymam kar. Graliśmy tak. Kierowych 5, jakbyśmy trafili spadającego. Pikowe 5 to 10, przebitka kara to 12. Może trzeba było waleta położyć? O. Chcę jeszcze raz mi podegrać w buziak. Trudno, ich sobie podgrywa. O! Była dama, czułem. 8. Walet wypadł. Dama wypadła. Ten już nie ma kierów. Tu jest walet pik. Oj, niedobrze, trefla nie biorę. Tu był walet pik? Ajajaj, ale rzuć, oszukał mnie rzucając tę damę. Taka kontra. Taka kontra nieszczęśliwa. Miał dwie starsze czwórki, mógł się zaczaić, a ja powinienem na karo spasować. Jan MCG, pięknie. A kto to jest Anprech? Anprech to jest Andrea, aha. No, no i to lubię, bo powiem jedno BA i na pewno Andrea potrafi licytować po jednym BA. Po jednym BA wszyscy potrafią licytować. 3BA. Powinna mieć 9 oczek, zobaczymy. Bez starszych czwórek niestety. Na szczęście mnie trafili tu. 5 i 6, 11. No to puszczamy. 4 pikowe, 3 karowe, 3 treflowe to 7. No będziemy 7. Chyba uruchomimy kara. Chyba uruchomimy kara. Na podział kart cycy. Bardzo ładnie. To jest jakaś figura karowa.
No ale dział to nie ma znaczenia. Tref niegroźny. Kiera nie może grać. I jeszcze raz w karo. Trefla poproszę. Dziękuję. Jeszcze raz w karo chłopaki dokładacie. Oba dwa. Pięknie, dwie karowe na stole. I biorę już wszystkie. Na szansę podziału kart cy. I jeszcze jest nadróbeczka. Jak gdzie król kier? Gdzie król kier? A król kier jak zawsze za damą. Wist spod czwartego waleta to beznadziejny wist. A spod piątego. To trzeba było... Ta ręka nie ma szansy dojść do tych pików, więc nie ma sensu wyrabiać koloru, którego nie możemy wykorzystać. Trzeba było wistować w kiera, próbować partnerowi wyrabiać kiery. I wist w kiera... dawał... Po dwukrotnym wiście w kiera można było coś zrobić. Cztery piki, no nie daje mi wyboru zagrać więcej. A, już nie ma Andrzejki. Jędruszki. Franek, zwany Godonem. Ekspert. Prawdopodobnie dał zlimitowane podniesienie. Jeżeli nie mamy szansy dojść do wyrobionego koloru, dał lewe pikową. Miałem tylko trzy pikowe, dwie kierowe to 5 i trzy treflowe to 8. A wziąłem cztery pikowe, kierową piątą. To pelekutko, każdy wis jest dobry. A ten to w ogóle jest przepiękny. Weźmiemy tam. Weźmiemy tu. Jak się okaże Renos, to będziemy im pasować. No nie. Tam brakowało waleta i dziesiątki. Siedem. Zabierzemy waleta. Dziesiątki nie zabieramy. I oddamy najwyżej pika, karo i kiera. I raz. Nie oddamy. Oj, się skiepsił, ten miał dobrą dziewiątkę karo. Aj.
Ajajajajaj. I nie wiedzą, czy mam trefla, czy kiela. I nie wiedzą, czy mam trefla, czy kiera. Ale trefle chodziły dwa razy. O, nie dali się. Karo było do oddania jeszcze. Spasować trzeba. Nie ma Mary. No ale nie ma z kim grać, nie ma Mary. A jest Prodip. Prodip Kumar Dutta z Indii. Nie wiadomo, które to jest imię. Oni często imię piszą nie na początku. Buzby. Odher. Ciekawe, ile ja mam już. Czy mam już 500 loginsów? Mam już 500 loginsów. No to już jestem poważnym jegomościem. Pik. Single kier, piątka pików, jedna lewa, półtorej lewy i tu dwie lewy przebitkowe, albo i trzy lewy przebitkowe. To wyraźnie jest układowe. Graj, Gudoni. Opa, no dostałeś lewkę na wiście. Trzy treflowe, karowa cztery. To szlemika się w ten sposób wygrywa. Piki trzeba zagrać z góry. Na podział 2-0. 2-1. Co jest 90%? O, walet wypadł. Teraz wypadnie dama. Nie wiadomo skąd, nie ma to znaczenia. Jeszcze można ustawić przymus. Nie, kara się przebije. Przymus treflowo-kierowy na asa. Kier można ustawić u Prodipa. No, co ty robisz, koleś? On nie, a, bo on nie umie przymusu ustawić. No, trudno. Od razu sprawdza podział. I na podział kar 3-3. Trefl 3-3. No i nie podzieliły się trefle. No może u Buzbiego jest. Aha. Trzeba było wykorzystać przejścia treflowe na zgranie kar. Na zgranie króla karo i przebicie kara. Chociaż dwa kara można przebić. No szlemik wychodzi, no. A to nie będzie trzy. O. Aha. No to nie ma szans, jak się wychodzi z singla widocznego, to król nie weźmie. No, ładnie wziął. Odrzucili mu deklarację. A bo jest bot. O, tamto uciekło. Bot 1300. Nie wiem, znaczy to 1300. A bo to jest ekspert tam, ten nie, Gudon. Nie, po lewej był ekspert.
Hac jest. Któż to jest Hac? Zawsze warto wiedzieć. Odher, 5000 logiensów. No pięknie. 4 piki. No pas. Zawistuj, as król karo. Nie, no nie, nie ma sensu as król karo, bo mam naturalną lewę pikową. O! O! A buzby? Odher, ale z nami licytują. To jest jeden as, jeżeli licytuje 0-3, 1-4, niektórzy licytują 1-4-0-3. O! Ciekawe, czy mi trafi. Nie znamy te numery, szarik. No i kto ma króla kier? A może boi ma singlową damę pik? Nie miał singlowej damy. Musi jeszcze raz przejść. O tak. A nie, jak wszedł w karo, to by potem treflem przeszedł. Król pik wypada i kara dobra. Chociaż nie, mój może mieć. A musi trafić, a jeszcze ma piki. Bij. Nie no, dobrze zalicytował. Ale wiskarowy być może uniemożliwiał mi wyimpasowanie. 12-7 przegraliśmy. To zmieniamy przeciwnika.